Biel, aktuel. Siema, siema, hejos. Wracam do Polski na weekend. Jutro chcemy jechać na Godziembę, będzie się działo. Banan na gębie. Na weekend. Na niedzielę. Na weekend, na niedzielę. Jadę niemiecką autostradą. Może jakąś prędkość się sprawdzi. To więcej jest ograniczenia do 120 niż po prostu jakieś odcinki, żeby można było jakąś prędkość rozwinąć. Zwłaszcza tutaj na tej autostradzie jazda na Polskę. No w sumie, no, 3 tygodnie mnie nie było. 3 tygodnie mnie nie było, 3 tygodnie nie było nagrywane. Ale nagramy coś. Bierzemy kłady, jedziemy na Godziembę, laweta już załatwiona. Trzeba trochę się odprężyć. No i co, pozdrawiam wszystkich. Wszystkich razem i każdego z osobna. A jak tu się w Niemczech żyje? Dobrze. Dobrze się żyje. O kurde, ten mi tutaj chce zajechać, majster. No już jestem. Dobrze się żyje. Niektóre rzeczy są tam tańsze, niektóre są droższe. Ale po prostu tam jak gdyby o wszystko jest łatwiej. Nie ma podwyżek prądu, podwyżek wody, podwyżek gazu, podwyżek kredytów. Telefony tam są tańsze niż u nas, znaczy chodzi o rozmowy. A w ogóle taki odcinek zrobię też. Właśnie, co tam się opłaca. Co się nie opłaca? No, dobry kebab 6 euro. Za 10 km. Bardzo dobrze. Użyj zjazdu w kierunku Warszawa. O, muszę użyć zjazdu w kierunku Warszawa. No i jak tam u was na wakacjach? Już prawie końcówka, nie? Wakacji. Ostatni tydzień został. No to i też właśnie chcemy pojechać na kłady, żeby Kuba wykorzystał. Kuba na obozie był piłkarskim na tydzień czasu, bardzo zadowolony. No i co, no wracam upalać sprzęty. Jak coś jeszcze będzie, to postaram się nagrać. Jak nic ciekawego się nie wydarzy, no to albo nie wiem, coś mi się przypomni, to wam może opowiem. O, opowiem wam, że jak poznam trochę język niemiecki, to bym chciał trochę, no, pozaczepiać motocyklistów, porozmawiać z nimi o motocyklach. Ale tak bez znajomości języka, no to jest słabo. Co prawda uczę się niemieckiego. Chodzę do szkoły. No jakoś mi idzie. Nie uczą mnie kali jeść, kali pić. Uczą mnie po prostu od podstaw. Może to trochę jest takie przyspieszone, te nauki. Ale uczę się. Już można powiedzieć 1,5 miesiąca. No. I coraz więcej rozumie, co Niemcy do mnie mówią. A narodowości tam jest mnóstwo. Ojej. Wszystko, co chcecie. I tak samo sprzętami. Kłada jeszcze nie widziałem. Sprzętami różnymi jeżdżą. Elektrykami, dwusuwami, skuterami, endurakami po mieście, ścigaczami. A, no po prostu.
takie urozmaicenie jak u nas, ale u nas jakieś piękniejsze te motocykle są. Nie wiem czemu. To tyle mogę wam powiedzieć na razie. Dobra, no to see you i na pewno jakieś odcinki wlecą z upalania. Trzymajcie się. Mówię, chyba że coś jeszcze dogram, ale na razie trzymajcie się. Hejos. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.